polski Fiat startował na początku trochę poza fabryką, poza FSO. Był to projekt Polskiego Związku Motorowego, a nie stricte FSO. Pyta pan o rajdy w tamtych czasach. No były to mordercze imprezy. Polonez urodził się w 78 roku. Urodził się za późno. Nie obowiązywała żadna zasada fair play, przynajmniej z moich doświadczeń, w NRD, bo tam ni cholery, trzy razy na odcinku wyprzedaliśmy ten sam samochód, a i tak był przed nami.